Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, gorąco, razem z After Cafe TV. Witam serdecznie wszystkich. Witamy was w pierwszym odcinku Zajadamy, Oceniamy. Dzisiaj polecimy w kosmos i ocenimy pizzerię Planetarium. Mam nadzieję, że widownia równie będzie bardzo nasza kosmiczna. No, także zamawiamy pizzę. Okej. Dzwonimy! Nagrywasz? Tak, nagrywasz. Dzień dobry panu. Chciałem zamówić pizzę. I to by była pizza Mars. Tam taka jest? Tak. 40-centymetrowa. Słyszy mnie pan? Halo? Tak, jestem, jestem. Właśnie, Mars 40-centymetrowa. Jakie sosy państwo polecacie? Jakie macie w ogóle w ofercie? Sosy podobne, pikantne, ketchup. Aha, no to to poprosimy sosy, tak, dwa razy czosnkowy i dwa razy ten pikantny czosnkowy. Dwa razy tak? Tak. I to by było wszystko dla nas. W celu ochrony prywatności część materiału została ucięta. Protect your privacy. 869. 869. Tak, pan godzinkę. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. 14.56 zamówione. Zaczynamy oczekiwanie. Około godzinę później. Witamy i komisyjnie zaprezentujemy pizzę, ale póki co pokażemy wam rachuneczek. Zapłaciliśmy 24 zł, 17,50 za pizzę, 4 zł za sos, 1,50 zł za karton i złotówkę za dojazd. Mars, czyli sos serczynka pieczarki z planetarium. A pizza prezentuje się tak, 3, 2, 1. Pizza się prezentuje w ten sposób. Sosy łagodne. A taką dużą pizzę, taki mały sos. Tu jest czosnkowy, a tu jest pikantny jeszcze. Sos czosnkowy. I pikantny. No to oceniamy pizzę numer 1. Odcinek Planetarium. Teraz ja ją wam pokażę, tak powierzchownie. Co do sosów. Tutaj mamy sos łagodny z tej strony i pikantny z tej strony. Ładnie pachną. To bez wątpienia. Kawałek jest taki w miarę cienki. Trzyma się, nie opada tak bardzo mocno. Niektóre to już by były takie wręcz. Także te ciasto jest w miarę okej. Tutaj jest widać chrupiące ciasto. Pieczarek jest dość sporo. Przechylimy to, nam nic nie wypada z tej pizzy. Przypieczona jest dość dobrze. Pachnie dobrze, elegancko. Sera i innych dodatków jest w miarę dobrze. Szynki tak mało widać, mało się w oczy rzuca. Tutaj jakieś tam takie plastry trochę takie małe. Spróbujemy z tymi sosami i sprawdzimy, czy pikantny to rzeczywiście pikantny sos. Czy łagodny jest tak dobry, jak się spodziewamy. No to się dowiemy. Mamy fajne ceramiczne noże, żeby lipy nie było, bardzo ostre. No pizza nie rozłazi się, jak się kroi. Choć tutaj już widzę lukę taką. Spróbujemy najpierw łagodny sos, za bardzo płynny, zobaczcie. Chcę tutaj przenieść i już mi kapnęło. Sos mi się kojarzy z czymś gęstym, nie z taką zupą. Ja nie chcę zupy czosnkowej, tylko sos czosnkowy. No ale dobra, zobaczymy tą zupo sos. No jest dobra. Czosnek bardzo dobry, telepizzy mi się kojarzy taki sos. No to teraz pikantny, czy rzeczywiście pikantny? Też taki zupowaty ten sos. Nie podoba mi się to, że mi tu zaraz na obrus kapnie, jak ktoś tego szybko nie przyniosę. Czuć to, że jest takie pikantne. Z każdą sekundą narasta gryzienie jakby. Dla smakorzy pikantnych rzeczy. Może nie jest to hardcore, ale pikantne już jest. A teraz Pridaka posadzimy i zobaczymy, jaką on ma opinię. Witam w Zajadamy, Oceniamy. Tym razem ja oceniam pizzę z Planetarium. Mars, sos, ser, szynka, pieczarki. Pierwsza rzecz, która przykuła moją uwagę, pizza po prostu jest cieniutka. Generalnie rozwarstwia się, nie? Ilość składników na tej pizzy. Jestem pozytywnie zaskoczony. Wydaje się chrupka. I zobaczymy, jaki będzie smak. Pizza się nie rozlatuje, tak jak to już Pekuś wspomniał. Na początku sos łagodny.
bardziej preferuje generalnie pikantne. No widać, że jest bardzo rzadki. No. Czy jest zajebisty, czy będzie rozrywał dupę? Nie wiem. Taka przeciętna pizza, nie? Jeżeli chodzi o smak. Sos pikantny. Czy będzie narastający ostry smak? I zobaczmy, co nam prezentuje. Nieźle. Smak jest na pewno bardziej wyrazisty niż w sosie łagodnym. Ostrość jest narastająca. Jest to oczywiście plusik. Bardzo dobra do tego będzie cola, Sprite, Pepsi może. Z mojej strony pizza jest dobra. Przeciętna pizza, nie urywa dupy. Nie mogę powiedzieć o niej złego słowa, ponieważ po prostu jeżeli ze swojej strony miałbym ją polecać, to polecam. Dobra pizza. Podsumowanie, gdyby nie pieczarki, pizza byłaby w miarę dobra, pieczarki nie były zbyt dobrej jakości. Czy byś tą pizzę polecał? Jakbyśmy ją jedli w lokalu, to odejmijmy złoty 50 za karton i złotówkę za dowóz. Za 22 złote, przepraszam. Czym polecał wszystkim na dowóz? Na pewno raczej nie polecałbym. To jest pizzeria, która jest otwarta do pierwszej w nocy. Jeśli ktoś po pracy o 23 czy o północy chce ją zjeść, to bardzo polecam w takich godzinach nocnych. Ale jeśli mamy do wyboru kilkadziesiąt z pizzerii, być może są lepsze od tej pizzerii. To jest pierwszy odcinek, więc odnosząc się do poprzedniej serii Zajadamy, Oceniamy, to na pewno znajdziemy lepsze w tamtej. Ale niestety Planetarium zasługuje w skali od 1 do 10 na ocenę. Wiesz co? Piątka, szóstka to już maksimum, to nie ma więcej. To jest taka po prostu pizza średniowa. Ona jest dobra, sosy są dobre, lecz za rzadkie. Byśmy wzięli pizzę ziemia, bo to jest sos szynka, bez pieczarek. Może byłoby i dobrze. I mogłoby być jeszcze trochę więcej szyba. To też taki mankament. Sosy mniej rozlewające się i troszeczkę większe, nie? Myśmy tak dużo ich nie zużyli, bo część kawałków zjedliśmy tak na sucho, żeby smak pizzy poczuć. Te sosy by tak były właśnie 4, to tak minimum na taką 40. Szczerze powiem, nie jest bardzo jakoś sycąca. Tak. Osobiście też się również nie najadłem. Taka pizza, no, żeby zjeść. Średnio sycąca, żeby zjeść do towarzystwa, przy piwie na przykład. Jakaś taka tam pizza jest. Ocena od 1 do 10, Pekuś und After Cafe daje 5. Plusem jest to, że dostaliśmy rachunek, który wam pokazaliśmy na początku, że jest rozpisane za co płacimy, to jest plus. Plusik za to. Małym minusem jest to, że ulotki nie dostaliśmy. Mamy tylko numer i nie znamy oferty pełnej i nie mamy jak zadzwonić ponownie. No na przykład dajmy na to, że ja szedłem ulicą. Jechał samochód Planetarium i był numer. I numer zapamiętałem. To ja tylko mogę przez telefon się dowiedzieć, co tam mniej więcej jest. No ja na przykład nie wiem, dopiero z internetu wiemy, a nie każdy ma internet, że na przykład do zamówienia powyżej 30 zł dają litr soku gratis. Dla studentów chyba za opakowanie nie liczą, nie? Jak studenci zamawiają pizzę, to te złoty 50 jest mniej za opakowanie. Lepszą formą reklamy właśnie byłoby wykonanie czegoś takiego, co my, o czym tutaj mówimy. Ulotka, to musi być! Mamy karton bez numeru, nawet jakby nam bardzo smakowało, byśmy dali na przykład 10, gdzie dajemy 5, to nie mamy szansy zamówić po raz kolejny. No dobra kochani, to pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, gorąco uważamy, pierwszy odcinek Zajadamy, Oceniamy za zakończony. Żegna was Pekuś TV oraz After Cafe TV. Zapraszamy na odcinka numer 2. Numer 2, czekajcie na odcinek numer 2. Opa. Kurwa, weźcie się tam, ja będę się ogarniała zaraz. No dobra, no to my już kończymy. Co to za śmietnik, nie z***a, miałam pusty zlew. Making of chyba musi być.